Kochani, jesteśmy dzisiaj świadkami kolejnego pięknego wydarzenia, inicjatywy, która płynie od duszpasterzy liturgicznej służby ołtarza Archidiecezji Białostockiej. Szukamy jako duszpasterze pięknych miejsc historycznych w naszej archidiecezji. Rok temu taki zjazd ministrantów, lektorów liturgicznej służby ołtarza miał miejsce w Surażu, jako że jest to najstarsza parafia w naszej archidiecezji. W tym roku gościmy tu w Korycinie jako na zaproszenie księdza dziekana i też przychylności i otwartości pana wójta. Jesteśmy w tym miejscu bardzo wspomagani przez te dwie wcześniej wspomniane osoby, dlatego też czujemy się zaszczyceni, że możemy tutaj być. Rozpoczęliśmy mszą świętą o godzinie 11, sprawowaną przez arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego, metropolitę białostockiego, prawem mszy świętej przez schole ze szkoły muzycznej z Białegostoku, jak też oprawa liturgiczna przez asystę z parafii pod wezwaniem świętego Kazimierza z Białegostoku. Przeszliśmy przez piękny park plebański, krótka modlitwa przy źródełku wraz z księdzem arcybiskupem, dziekanem, wójtem i zgromadzoną tutaj młodzieżą na ten jakże piękny park w pięknych słonecznych promieniach, pogodzie, tutaj na tę scenę, gdzie uroczyście przywitał nas arcybiskup metropolita, następnie wójt gminy Korycin jako gospodarz tego miejsca i ksiądz dziekan Andrzej Gniedziejko. Teraz, jak widać, dzieje się dużo, rozpoczynamy świętowanie od tej strony typowo coś dla ciała. Korycin tam od dawna, od zakończenia II wojny światowej, wtedy był piękny, ale teraz też ładny i dobrze, że nasi ministranci przyjechali tu na dzień taki wolny modlitwy, no bo i Korycin coś z tego skorzysta, a ministranci jeszcze bardziej. Przechodziliście całą grupą przez Park Plebański, który został odnowiony. Jak wrażenia Jego Ekscelencji po wizycie w tym fajnym miejscu? Jest ładnie odnowiony, bo pamiętam z młodości, to wyglądało wszystko inaczej i mam nadzieję, że to odnowienie będzie edukacyjne dla wszystkich, bo zapisana tam jest historia, ludzie, ci wszyscy, którzy tu kiedyś byli, działali i tę ziemię uważali za swoją. Same atrakcje tutaj się szykują, jak słyszymy w tle, no oczywiście na początku takim największym przeżyciem dla nas i dla całej grupy ministrantów była msza święta. Ja myślę, że to jest taka jedyna msza święta oprócz Wielkiego Czwartku w Białymstoku przed Wielkanocą, kiedy też zjeżdżają się wszyscy ministranci ze wszystkich parafii. Dzisiaj przed rozpoczęciem takiej pracy nowego roku duszpasterskiego w parafiach zebraliśmy się tutaj w takim sympatycznym miejscu w Korycinie nad zalewem. Teraz jesteśmy, no i te wieże kościoła, które nam pokazują, jak ważne jest, że to dla ministrantów, też dla młodzieży, no wiąże swoje życie i z Bogiem, i ja no mówię, że oni są też i do tańca, i do różańca. Tak powinno być. Jestem ministrantem od roku i na razie jestem zadowolony. A coś najbardziej się podoba w byciu ministrantem? No właśnie takie wyjazdy i samo służenie jest fajne. Jak się dzisiaj bawicie? Super. A co najbardziej się podoba? Namioty różne, obiad jest pyszny i tam i też są trening. A tobie? Jest dużo konkursów, jest boisko i wiele, wiele innych zabaw. Powiedzcie mi, dlaczego jesteście ministrantami? Coś fajnego w byciu ministrantem? Na pewno dobrze jest służyć Bogu i nie przychodzimy tylko po nagrodę, ale żeby godnie reprezentować Kościół i służyć dla Pana Boga. Rola tych, którzy usługują w liturgii, oczywiście poza kapłanem, można powiedzieć, że jest nie do zastąpienia. Wprawdzie msza święta odbędzie się bez ministranta, prawda? Do mszy świętej niezbędny jest kapłan. No właśnie, ale ta służba Boża w naszych kościołach bez tych ministrantów, bez lektorów, bez scholistów, scholistek jest o wiele uboższa. I myślę, że ten ruch ministrancki, generalnie ministranci, są taką jedną z najważniejszych grup w kościołach.
kościele, bowiem to też jest niekiedy takie zagłębie powołań. Właśnie młodzi chłopcy, którzy patrzą też na kapłanów, którzy starają się nabożnie sprawować mszę świętą, prawda, którzy żyją tą liturgią, żyją mszą świętą, żyją Bogiem, tak patrzą, obserwują, no a później w pewnym momencie niektórzy z nich to dochodzą do wniosku, ja też bym tak chciał, prawda, dlatego ministranci, ta grupa powinna być no tak bliska sercu każdego kapłana i myślę, że jest bliska. A jak się bawicie tutaj dzisiaj w Korecinie? Chciałbym powiedzieć tak jak widać, no ale widzimy tutaj cały czas pełen emocji turniej piłki nożnej, no bo tak się jakoś też złożyło, że ministranci bardzo często są też kojarzeni z piłką nożną, prawda? Co rusz są organizowane jakieś turnieje takie między dekanatami, troszkę, na troszkę szerszą skalę, są nawet takie ogólnopolskie, prawda, turnieje ministranckie w piłce nożnej, dlatego to jest chyba taki jeden z ważniejszych punktów tego festynu, właśnie ten turniej piłki nożnej, który mam za sobą, no i jest pełen emocji, aczkolwiek dobra impreza jest też tam po drugiej stronie, czyli nad zalewem. Tam mamy różnego rodzaju atrakcje, konkursy, jest kuchnia polowa, generalnie festyn, prawda? Tak właśnie, żeby tak na wesoło rozpocząć ten nasz rok formacyjny, kolejny rok formacji ministranckiej. Oczywiście zaczęliśmy od najważniejszego punktu, czyli od mszy świętej, prawda? A żeby było coś dla ducha i dla ciała. Także. Dobrze jest. Wygraliśmy już pierwszy mecz, to chcemy, żeby już drugi mecz też wygrać. I chcemy w ogóle wygrać, nie? A oprócz grania piłkę, co jeszcze robiliście? No, tam były różne zabawy i tak dalej. A fajnie jest być ministrantem? No, fajnie jest. I co robicie jako ministrant? Służymy Bogu. Służymy Bogu, bardzo nam to cieszy. Pomagamy. No na hali, do soboty. W sobotę to gramy na hali. No, czasami na przykład wyjeżdżamy gdzieś, na przykład jak dzisiaj, do Korycina. Cieszymy się bardzo, że to piękne spotkanie jest akurat na ziemi korycińskiej. Piękna msza w kościele, ksiądz arcybiskup, metropolita białostocki plus wielu księży. Księży takich bardzo zaangażowanych, czujących wolę Bożą do pracy z młodzieżą, z dziećmi. No i ministranci, czy też ministranci i ministrantki, czyli te małe, młode osoby, które służą Bogu przed ołtarzem, a dzisiaj bawią się tutaj wspólnie z nami, grają w piłkę, wymieniają wrażenia. Cóż, ziemia korycińska jest ziemią piękną, od wieków wierną Bogu i ojczyźnie. Nasze dziedzictwo jest dostępne teraz dla wszystkich. Piękne kościelne wieże, cały zespół kościelny, święte źródła w Parku Plebańskim plus wiele innych rzeczy, piękna przyroda. No i mieszkańcy, którzy właściwie można powiedzieć, że w prawie 100% są katolikami, czyli cieszymy się wspólnie. Oby jak najwięcej tego typu spotkań, bo one również dla nas są bardzo ważne i dla tych uczestników z zewnątrz, jak również i my wzmacniamy poprzez to wiarę w Boga, jednocześnie wiarę w samych siebie, w nasze możliwości, umiejętności, w nasze życie. I cóż by to więcej powiedzieć? No po prostu Pan Bóg łaskawy, bo obdarował nas również piękną pogodą, co też nie jest bez znaczenia przy tego typu spotkaniu.